Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Co takiego jest fascynującego w postaci świętego Józefa, który na kartach Biblii pojawia się mniej niż 5 razy? Co można powiedzieć o człowieku, który nie zostawił po sobie ani jednego słowa? Stał się patronem mężczyzn, dobrej śmierci, rzemieślników, robotników. Więcej, on daje lekcję bycia mężem i choć nie był biologicznym ojcem, jest stawiany za wzór ojcostwa. Zwłaszcza teraz, gdy świat cierpi na kryzys męskości, pokazuje, jak być opiekunem i troszczyć się o swoją rodzinę. Tradycji w ikonografii przedstawiany jako starzec, bo nawet tak śpiewam w jednej z kolęd. Trudno jest sobie wyobrazić postać Józefa, skoro tak mało jest o nim treści. Ale i błędem jest robienie z niego starca, bo przecież miał swoje plany na życie z Maryją. Każdy z nas coś planuje, snuje wizję przyszłości, wyobraża sobie wszystko w głowie. Przecież był mężczyzną, a jak to się mówi, to każdy chce mieć swojego syna, swój dom i swoje drzewo. Bóg jednak zrobił rewolucję w jego życiu. Wywrócił wszystko do góry nogami. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Co z tym zrobić? Wziąć się za rozważanie sytuacji, jakie również dzieją się w naszym życiu. Święty Józef w Wielkim Poście został nam po to dany, byśmy umieli odnaleźć się w konkretnym momencie naszego życia, w historii świata, w którym żyjemy. Z każdej strony coś nas atakuje, zmieniając nasze plany. I osoba świętego Józefa kieruje nas do prawdziwej duchowości, która zakłada zdolność nawiązania kontaktu ze sobą samym. To znaczy, żeby nie skupiać się na tym, co robimy, z pobożności, ale czy ja w tym wszystkim spotykam się z Bogiem, z drugim człowiekiem i właśnie ze samym sobą? Czy we mnie jest zgoda na różne działania? Józef nie wszedł w rolę męża i ojca. On się nimi stał w całości. Bo można zgodzić się na jakieś zewnętrzne przejawy, stwarzać pozory, ale nigdy nie zaufać drugiej osobie. Można wypełniać rolę, ale nigdy nie realizować prawdziwego powołania, które związane jest z zaufaniem Bogu, mężowi, żonie, drugiemu człowiekowi i wiąże się z autentyczną służbą. Można kontrolować wszystko, jak żyje większość ludzi dzisiaj. Gdzie idziesz, z kim rozmawiałeś, dlaczego tak późno wróciłeś? A u Józefa? To on stracił kontrolę. Jego świat się zawalił, a jednocześnie został zbudowany na nowo. Pewnie psycholog by określił jakoś stan, gdzie przed problemami ucieka się w sen. Ja się na tym nie znam. Właśnie sen stał się odpowiedzią na to, co musi zrobić. Bóg powiedział mu, nie bój się. To ważne. Lęk zamyka wiele ścieżek, krępuje nasze kroki, wyolbrzymia problemy. Chciałoby się coś powiedzieć Bogu, że to nie on musi się mierzyć z życiem. Ale byłoby to głupie, bo Bóg musi ogarnąć miliardy takich ludzi jak ja i każdego wspomóc. Więc warto w ciszy podjąć się wyzwania. Milczenie we właściwym momencie jest oznaką pokory i duchowej dojrzałości. Czekać cierpliwie, bez naszego chaotycznego działania. Cierpliwość jest cechą miłości. Doprowadzenie naszego serca do ciszy jest wyzwaniem, ale i w jakim stopniu niszczy w nas fałszywe ja. Ktoś ładnie powiedział, że Józef przez milczenie mógł być opiekunem słowa i nie zagłuszył go. Kiedy Józef się obudził, uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Sam czyn wypływał jednak z czegoś głębszego, z tego, że uwierzył i zaufał Bogu, który go prowadził. Uczmy się od Józefa słuchania w milczeniu i odpowiadania w czynach na głos Boga. Z Panem Bogiem.